Więc jeszcze raz dziękuję Państwu za tak liczne przybycie i za to, że tym samym mam wrażenie, że manifestujecie Państwo, że to muzeum jest ważne dla Gdańska, jest ważne dla Pomorza. I chciałam powiedzieć, że czuję się niesłychanie wdzięczna za to, że obdarzono mnie takim zaufaniem, zarówno Pan Dyrektor Muzeum Narodowego, jak Pan Marszałek i Pan Prezydent Gdańska. I chcieli mnie właśnie powierzyć zadanie tworzenia tego nowego oddziału pod jego własną, specyficzną nazwą, o której nieco później, nazwą NOMUS. I powiedzieć, że mam nie bez powodu spotykamy się tutaj w Europejskim Centrum Solidarności. Dla mnie jest to instytucja, która jest modelowa, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki współobecności. I to, w jaki sposób ECS prowadzi swoje zadania poprzez taką radykalną inkluzywność, jest dla mnie prawdziwym wzorem działania takiej instytucji, jakiej chcielibyśmy dzisiaj mieć, nowych instytucji. Zanim przedstawię manifest NOMUS-a, chciałam, żebyśmy najpierw zobaczyli film, który przygotowała dla nas pani Natalia Jarzdzewska, która jest studentką Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zapraszam Państwa. Miejsca prezentujące sztukę współczesną są jak najbardziej potrzebne. Przecież artyści komentują dla nas bieżące wydarzenia społeczno-polityczne, gospodarcze. Sztuka jest ważną częścią naszego życia, która pozwala nam się wyrażać, nasze emocje, takim jesteśmy. Sztuka nie jest czymś, z czym możemy obcować od święta, ale że jest częścią naszej codzienności. Określa nas, jacy jesteśmy aktualnie i mówimy o tych problemach, które nas zajmują. Możemy poruszać tematy naprawdę ważne społecznie i edukować, kształtować postawy, kształtować otwartość. I wydaje mi się, że to jest potrzebne w każdym mieście, nie tylko w Gdańsku. Tym bardziej w Gdańsku ze względu na to, jakiego rodzaju to jest miasto i jakiego rodzaju społeczność w Gdańsku mieszka. NOMUS przede wszystkim było przestrzenią, w której każdy może czuć się swobodnie. Mam nadzieję, że będzie tam można też znaleźć miejsce nie tylko do oglądania sztuki, ale też do poznawania jej przez jakieś zajęcia edukacyjne. Z tego, co się orientuję, bo jest też przestrzeń warsztatowa. Będziemy mogli wszyscy się spotkać, miejsce dla ludzi w każdym wieku, dla starszych i młodszych. Thank you.
brakuje na pewno w Gdańsku zbiorów sztuki współczesnej, ale myślę, że można też wykorzystać tam prace, które zostały zgromadzone na alternatywach w poprzednich latach i też mam nadzieję, że w Domusie znajdziemy miejsce. Artyści przybywają od wielu, wielu lat, odwołując się chociażby do kolonii artystów, która tam powstawała. Myślę, że jest jak najbardziej wskazane wszędzie. Jakby kluczową kwestią będzie dla młodych fakt, że spotkają się na terenach pustoczniowych. Też ze względu na nazwę dzielnicy, która tam powstanie, czy która powstaje, czyli Młode Miasto, kojarzy mi się z rozwojem i z patrzeniem w przyszłość, a tego typu miejsca jak najbardziej temu sprzyjają. Więc myślę, że Stocznia jest bardzo dobrym miejscem na takie muzeum. I takich miejsc stosowania na mapie Trójmiasta brakuje. Niech się dzieje w Gdańsku.